No i ta nawierzchnia u nas no, nie jest taka gładka jak na torach, no jednak trochę to zawieszenie trzeba było zmodyfikować. To co mówisz, ja poznałem Marcina, jak startował u nas na pierwszym wyścigu, na pierwszym rajdzie Magórskim, który organizowaliśmy. On jeszcze wtedy samochodem Fiatem Stilo startował. Ja też tam znajdziecie oczywiście wyścigigórskie.pl. Macie je w swoich telefonach, też studujecie wyścigigórskie.pl. Także
Thank you.